Witamy was serdecznie. Dzisiaj z samego rana jesteście w stanie usłyszeć o tym, co Jezus Chrystus zrobił dla was. Jesteś człowiekiem stworzonym przez Boga. Czy w Boga wierzysz, czy w Boga nie wierzysz? Prawdą jest to, że ten Bóg dzisiaj chce, abyś dowiedział się o Jego miłości do ciebie. Ten Bóg chce, żebyś dowiedział się, jak On bardzo cię kocha. Ten Bóg chce, abyś doświadczył Jego miłości. Nazywam się Artur Ceroński. Osobiście spotkałem Jezusa. Tutaj na tej ziemi można osobiście spotkać Boga. Bóg to jest osoba. To nie jest religia. To nie jest system. Bóg to jest ktoś, kto nie tylko wszystko stworzył, ale On dzisiaj chce dać się poznać stworzeniu. Byłem człowiekiem, który niszczył siebie i niszczył innych. Byłem przestępcą. Byłem mordercą. Siedziałem w więzieniach. Handlowałem narkotykami. Ale kiedy spotkałem osobiście Jezusa, moje życie uległo zmianie. W pędzie każdego dnia człowiek zapomina o tym, który stworzył go. Dzisiaj Bóg chce, żebyś doświadczył Jego obecności. Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, ale są usprawiedliwieni za darmo. Za darmo. Nie potrzebujesz niczego, aby wejść do nieba, oprócz tego, aby przyjąć Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. On zapłacił cenę za twoje życie wieczne. On umarł na krzyżu po to, aby twoje grzechy były przebaczone. On wstał z martwych, abyś ty mógł żyć. Dzisiaj prostym aktem wiary możesz zmienić swoje życie. Prostym aktem wiary. Dzisiaj wystarczy, że uwierzysz w niezasłużoną ofiarę Jezusa i będziesz zbawiony. Uratujesz siebie od śmierci wiecznej. Jeszcze dzisiaj przyjmij proste poselstwo Ewangelii, że tak Bóg pokochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jezus jest żywy, diabeł to frajer. Jeszcze dzisiaj podejmij decyzję o tym, że zmieni swoje życie. On może uratować cię od piekła. On uratował mnie od piekła. On wyprowadził mnie z więzienia. On doprowadził do tego, że przestałem być dealerem narkotyków. Dzisiaj Bóg mówi do ciebie, przyjdź do mnie, a położę twoich wrogów pod twoje stopy. Jeżeli dzisiaj oddasz życie Jezusowi, to zmienisz wszystko. Zmienisz wszystko. Bóg jest żywy. Bóg jest żywy. Jezus jest dzisiaj w zasięgu ręki. Wystarczy, że uwierzysz. Wystarczy, że uwierzysz.